No witajcie. Jesteśmy przy odkładzie zeszłorocznym z moją krainką Peszec i w związku z tym, że temperatury w najbliższych dniach będą mocno rosnąć, chciałbym już tą rodzinkę przełożyć do dużego, jak widzicie, nowego ula. Tutaj już wszystko jest gotowe. Zobaczymy sobie tutaj, jak wygląda sytuacja z pokarmem i z czerwiem. I będę chciał co najmniej o dwie ramki, przekładając do dużego ula, rozszerzyć gniazdo tej rodziny. Także sobie ją otwórzmy. Zobaczmy. No, ciekawy jestem też, jak wygląda sytuacja z pokarmem. Zobaczymy sobie tutaj od tej strony. Zobaczcie, tutaj mamy w zasadzie wyczyszczoną ramkę. Z tej strony ta ramka jest wyczyszczona. Tutaj mamy trochę wody, trochę pyłku naniesionego, więc myślę, że tą ramkę położymy sobie za zatworem z tej strony. Niech one opróżnią sobie tutaj to wszystko. Zobaczmy drugą ramkę. No, ta ramka też nie jest jakaś wybitnie ciężka. Mamy tutaj przede wszystkim naniesiony pyłek, troszkę pokarmu i z tej strony wodę i pyłek. Och, tutaj ten pyłek się wysypuje. Zostawmy w tym samym miejscu. Tylko ostatnią. Dalej. No i dalej sytuacja jest taka, że mamy czerw. Tutaj mamy czerw, dookoła mamy pyłek. Bardzo mało pokarmu tutaj jest na tej ramce już. A tutaj mamy też odrobinę czerwiu i troszkę pokarmu. Więc sobie ją tutaj wstawmy. Tak. Ta ramka również jest lekka, nawet bardzo lekka. Więc jak widzicie, mamy tutaj czerw. Nie ma tutaj pokarmu w zasadzie już. Tutaj również jest czerw. Jest czerw odkryty, jest czerw zakryty. Więc póki co wygląda na to, że może tutaj zaraz być problem z pokarmem. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja na kolejnych ramkach. Na kolejnych ramkach jest tak, że również mamy, no, mamy pustą ramkę. Także słuchajcie, wygląda na to, że ostatni moment na to, żeby tej rodzince poddać troszkę pokarmu. Tutaj mamy jedną pełną ramkę pokarmu. Zobaczcie, no ta ramka wystarczy zdecydowanie na tą rodzinę, bo mamy pełną ramę pokarmu. Natomiast to, co będę chciał zrobić, to z tej strony damy ten pokarm. Ale tutaj też będę chciał uzupełnić jedną ramkę pokarmową. Tutaj, jak widzicie, mam taką zeszłoroczną, fajną ramkę z odrobiną pokarmu, z suszem. Zobaczmy jeszcze tą ramkę tu, jak wygląda. Ja ją przesunę sobie tutaj, a tutaj dam tą ramkę świeżą. Tu damy ramkę świeżą. W takim razie mamy jedną pełną, obustronnie poszytą ramkę z pokarmem. Tutaj mamy połowę ramki z pokarmem. Myślę, że damy jeszcze jedną ramkę z suszem. Zobaczcie, mam taką fajną, już przeczerwioną ramkę z suszem z zeszłego roku. Także myślę, że bardzo chętnie matka tą ramkę będzie chciała zaczerwić. I damy sobie ją w tym miejscu. A za zatworem zostawimy tą ramkę z odrobiną pokarmu. Nie widziałem tej matki, troszkę obawiam się, czy przypadkiem gdzieś tutaj nie ma jej na ściance. Także ostrożnie będę chciał te pszczoły tutaj strząsnąć. I również z dennicy. Na dennicy nie widzę matki, więc tutaj raczej matki nie ma. Natomiast ja strząsnę te pszczoły tutaj sobie przed ulem. W zasadzie zobaczcie, ten ulic stoi, jest oddalony od kładówki jakieś pół metra. Myślę, że spokojnie pszczoły sobie poradzą, żeby trafić z powrotem
do właściwej rodziny. Także zobaczcie, rodzina odpadowa. Już przeniesiona, myślę, że to jest właściwy moment. No cieszę się, że tak naprawdę we właściwym momencie też byłem w stanie zareagować na ten ewentualny problem z pokarmem. Troszkę pyłku, że tak powiem, już zbierają, więc może nie byłoby tragedii, ale no, na pewno będę spał przez święta spokojnie. Dobra, słuchajcie, zakrywamy. Tutaj miałem jeszcze przyszykowaną jeszcze jedną ramkę z suszem, ale myślę, że na ten etap już to tyle wystarczy. Zamykamy. No jak widzicie, ta rodzinka jest już przeniesiona do dużego ula, nowego ula, także mam nadzieję, że będzie im tutaj wygodnie. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy wy również już przynosicie odkłady do dużych uli. Jak tam sytuacja z pokarmem, jak sytuacja z czerwiem u was wygląda. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć.